Cześć, z tej strony Kasia Kokoszka. Dzisiaj przychodzę do Was z nowymi rzeczami, jakie można kupić na święta. Przyszła do mnie paczka z Semilac, bo ostatnio zamówiłam sobie zestaw do paznokci i dzisiaj Wam pokażę, jak to wygląda. Tak ładnie jest zapakowana. Folię odejrzymy. Mamy pędzelek. Proszę, nie wiem, czy to widać tam. Pędzelek z Semilacu do nakładania, do modelowania płytki, do nakładania na takiej warstwy żelu, żeby ukształtować ładnie paznokcia sobie. Następne są tips naturalne AB z dużą kieszonką, 120 sztuk. I tu jest taką kieszonką, żeby tam nałożyć sobie. Z kieszonką. Semilac. Następnie mamy dwa kleje do tipsów. ,5 g jest firmy Baer. Jeszcze raz pokażemy. Następnie zamówiliśmy także gilotynę do paznokci, do tipsów. Gilotynę do tipsów też z firmy Semilac. Żeby sobie obcinać paznokcie. No i też kupiliśmy sobie akrygel Nude Peach. Otworzę, 60 gram tutaj jest. Różowy kolor mają opakowania. I tak to wygląda po otwarciu. Semilac akrygel Nude Peach kolor i pisze tutaj tutaj nic takiego nie pisze w sumie. Pisze tylko do użytku, o, zapakowane wszystko jeszcze, że do użytku profesjonalnego. Ale na tej stronie również możecie to kupić na semilac.de albo semilac.pl. Teraz przechodzę do całej części tego. O, karton odłożę. I tak się prezentuje Semilac zestaw do robienia paznokci. O. W zestawie mamy lampy, aceton, kolory, chusteczki. Zaraz Wam wszystko pokażę. Do hybrydowego manikiru. Tak. O, tak to wygląda, jak otworzę Wam fajnie. Bardzo fajnie wygląda. Już Wam pokazuję. Tak jest. W zestawie był pilnik drewniany. Jedna część, jedna sztuka. Następne są płatki bezpyłowe. Semilac. Tutaj jest 200 sztuk nawet. O, pisze 200 sztuk. I już otwieram, jak to wygląda. Momencik. O, normalnie takie płytki. Takie normalne waciki jakby. O, tak to wygląda. Waciki. Płytki. Płatki bezpyłowe. Następnie mamy... O, najważniejsza lampa. Muszę wyciągnąć z tego pakowania. Lampa UV LED 36 W. Semilac. Bardzo fajna. Bardzo nowoczesna lampa. Wzięłam tą największą, taką z tym promieniowaniem największym, bo były już 24, ale wzięłam 36 W. Otworzymy. Ładnie zapakowane. Tu wyciągamy z folii.
Mamy lampę Semilac. O, tak się ona prezentuje z bliska. I tu ma 30 sekund, 60 sekund i 99 sekund do utwardzenia paznokci w lampie. Tu ma te diody UV LED. I do tego jeszcze jest instrukcja obsługi. No i tutaj jeszcze jest kabelek. Też zapakowany. Do podłączenia. Kabelek. Dobra. Wziąłem największą tą lampę utwardzającą, bo kiedyś miałam lampę, ale nie wiem, nie pamiętam ile ona miała tam swoich, ile miała tych watów. Dobra. Teraz mamy patyczki drewniane, też z Semilaka, 10 sztuk. Mamy patyczki drewniane, z jednej strony jest do modelowania, żeby te skórki tam powciskać, żeby ładnie nadać kształtu paznokcia. Następnie mamy folię do usuwania lakieru hybrydowego. Tu jest 20 sztuk folii. Ja wam pokażę, jak to wygląda. O, tak to wygląda. Jest folia. Tu jest taką jakby takim wacikiem, gąbeczką, takim wacikiem. O. Tak z jednej strony się prezentuje. Z wacikiem i tutaj nie ma. Tu jak myślę, że to coś nakłada na paznokieć. Jeszcze się tam robi takim środkiem i tak się trzyma, żeby to odpadło. Dobra. Zaraz to pokażę. Są tutaj jeszcze takie brokaciki, ozdoby do manikiur, 50 sztuk. Takie diamenciki. Są srebrne. Tu są jeszcze takie same ozdoby, takie gwiazdki. Ale w kolorze złotym. Też 50 sztuk. Potem jest aceton. I on ma 50 ml. Aceton. Usuwa lakier hybrydowy, nie powodując uszkodzeń płytki paznokcia. Też mamy odtłuszczacz do lakieru hybrydowego, też 50 ml. Tu pisze. Usuwa cienką, klejącą warstwę dyspersyjną, powstałą po utwardzeniu żelu lub lakieru hybrydowego Semilac w lampie UV i UV LED. Też mamy moment tutaj. Dwa kolorki. 0,35 jeden kolorek jest i 231 taki czerwonawy. Już otworzę. Są one bardzo malutkie, to są mini. 3 ml. Lakier hybrydowy. Tak się prezentuje. Tak zrobiło mnie. Tu z tyłu, że 3 ml są. To i jest jeszcze właśnie następny, tak samo 3 ml, to są jakieś mini w zestawie są. To i jeszcze są jedna taka część lakierów, jakby bazy, no to są w sumie. Jeden jest taki Semilac UV Hybrid. Jest to lakier hybrydowy UV. O, lakier hybrydowy UV. Otworzę. Czy jakiś tu kolor ten? Nie, bezbarwny. Widzicie? Lakier hybrydowy ten jest bezbarwny. Następny. To są teraz, oliwka jest tutaj do skórek.
to bardzo, że mało co widać. Oliwka do manikir pisze. Zalecana do nawilżenia i ochrony skóry, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie płytki paznokcia. I on jest 7 ml. I mamy tutaj jeszcze lakier hybrydowy, następny upał, 7 ml. Bo jest właśnie taki baza, top. Tylko nie wiem. A, to jest top. Co teraz pokazuję, i też jest bezbarwny. Widzicie? Bezbarwny kolor. Dobrze się daje top i daje się potem bazę, czy na paznokcie. No, dobra. Myślę, że zestaw bardzo fajny. Będziemy dzisiaj z mamą trenowały właśnie nakładanie tego. No, chciałabym powiedzieć, że w tym zestawie, w tym startowym zestawie, który wybrałam, jest lampa UV albo UV LED. Ja wzięłam 36 W. Folie do usuwania lakieru są, jest aceton, odtłuszczacz, patyczki drewniane, pilnik drewniany, co Wam pokazywałam, baza, top i odżywka taka do skórek, żeby na skórki pomalować. Dwa kolory są, jeden jest właśnie ten czerwony, co jest w zestawie, i tak jakby taki leciutki różowy, taki pudrowy róż. Płatki bezpyłowe są. No i to chyba wszystko. No i ta lampa jeszcze UV, nie? Nie wiem, czy mówiłam o niej. No i to wszystko. To jest w tym zestawie. A ekstra myśmy dokupili na Semilaku właśnie ten pędzelek, co Wam pokazywałam. Pędzelek do nakładania tego właśnie akrylu żelu, co Wam pokazywałam, co budujecie właśnie swój paznokieć, jak wcześniej wypiłujecie go ładnie, to potem nakładacie taki żel na to, żeby ładnie kształt paznokcia dobrać do siebie. Jeszcze dokupiliśmy ten właśnie gilotynę do tipsów, bo nie ma w tej w zestawie. Nie ma w zestawie także kleje. Do paznokci też tego nie ma. No i te tips naturalne, co z dużą kieszonką, co Wam pokazywałam. Ich też nie ma w zestawie. I za to wszystko, co teraz widzicie, no to kosztuje to... Ja zapłaciłam 104 euro. A sam zestaw to tylko właśnie to, co Wam mówiłam wcześniej. Chyba tam kosztuje w granicach 55 euro. Jakoś tak. Widziałam właśnie na stronach, ale są różne rodzaje tych zestawów i zależy, jaki kto sobie wybierze, nie? Co komu pasuje. Na przykład ja chciałam, żeby była większa lampa, lepsza UV LED 36 W, ponieważ miałam kiedyś w Polsce, sobie kupiłam na Allegro, ale nie pamiętam, jakie to były waty, i ta lampa jest na przykład nowocześniejsza taka, nie? A ja miałam taką starą, taką jakby okrągłą, i tam się wsadzało w całość rękę do paznokcia, ale ona mi nie trzymała. Jak kiedyś próbowałam w Polsce robić sobie hybrydowe paznokcie, to po prostu żel mi się tam nie trzymał w ogóle na tych paznokciach. Trzymałam ją praktycznie cały dzień. Mój brat i Dawid widział to właśnie, a to... Nic nie miałam utwardzone w ogóle. Dotknęłam to, nie? Ten żel, to ten lakier taki, co tam jest, to zawsze mi się... No, jak macie fajny, jak macie... Jak pomalicie paznokcia i na przykład jeszcze dobrze Wam nie wyschnie, no to potem jak dotkniecie, to macie takie fleki, takie odciski paznokcia, nie? Odciski palców. No to właśnie tak samo miałam wcześniej z... tymi lakierami do paznokci, ale to nie były ze Semilaka, tylko to były inne jakieś. Pamiętam, że kupiłam to na Allegro. Też jakiś taki zestaw robiłam sobie. No a ten jest taki zestaw bardziej oryginalny. No i chętnie go dzisiaj przetestujemy z mamą. Dzisiaj właśnie chcemy przetestować sobie wszystko. Trochę to potrwa.
No, ale myślę, że bardzo fajny taki prezent byłoby dostać. Nie tylko pod choinkę, ale także pod choinkę można jak najbardziej, nie? No, a co do tej paznokci, do tego zestawu seminaka, jeżeli się nauczymy mamą, jak to się prawidłowo wszystko robi, co się nakłada na początek, żeby potem paznokcie prezentowały się, no to potem nagram odcinek taki, co powinno się robić po kolei, żeby ładnie wyglądała płytka paznokcia. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego odcinka. Zostaw suba, komentarz i dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego. Cześć!